No, udało się teraz utrzymać przy tej piłce. No chyba zagrywać teraz chciał Krzysztof Robski w stronę Radosława Mikołajczaka. No niestety nie udało mu się to zagranie, ale utrzymujemy się cały czas przy piłce. Miękka teraz rzutka w kierunku Krzyszka Robskiego, ale uprzedzony przez Marka Ufnala. Po raz kolejny czterech, pięciu zawodników w obrębie pola karnego. Mamy teraz dośrodkowanie w pole karne. Niedokładne, wybijają piłkę piłkarze Radomiaka. Już tutaj jest próba przyjęcia ze strony Mateusza Radeckiego, nieudana. I teraz przed szansą, no nie złożył się należycie do tego uderzenia Tomasz Pustelnik. To mogło być bardzo niebezpieczne uderzenie, gdyby udało mu się trafić w futbolówkę. Zrobią zieloni. Jest piękne podanie do Krzysztofa Robskiego. Niestety udaną interwencją popisuje się Marek Ufnal. Próba wybicia z pola karnego w wykonaniu defensorów Radomiaka, ale po raz kolejny nieskutecznie. Jest ta cały czas walka o tą piłkę w polu karnym. Są w polu karnym teraz zawodnicy Błękitnych. Jest próba dośrodkowania, ale na szczęście żaden z zawodników gospodarzy nie przeciął tej piłki. Teraz odegranie do Radosława Mikołajczaka. No ma tutaj trochę miejsca. Była próba oddania strzału, ale zablokowane to uderzenie przez defensora Błękitnych. Rozgrywają to spotkanie. No jest teraz wreszcie dośrodkowanie na Macieja Świdzikowskiego, który dośrodkowuje w pole karne. Jest tam walka o piłkę, jest uderzenie Radosława Mikołajczaka, ale bardzo niecelnie uderzał Radek. Miejmy nadzieję, że piłkarze pozytywnie rozpatrzą ich prośbę. Tymczasem groźne uderzenie z obrębu pola karnego w wykonaniu drużyny Błękitnych Stargard. Udaje się utrzymać przy tej piłce Maciej Wasilewski. Kolejna długa piłka w stronę Mateusza Radeckiego. Zobaczymy, jak zachowa się w polu karnym Radecki. Jest wyłożenie piłki do Leandro i no niestety, niestety zbyt mocne również to uderzenie Leo. Bardzo teraz groźna sytuacja. Tymczasem jest fałsz w środkowej strefie boiska dla drużyny gospodarzy. Upomina teraz Bartosza Sulkowskiego żółtym kartonikiem. Nie udało się teraz Baranowskiemu opanować tej futbolówki i rusza prawą stroną boiska Dawid Kwiek, powstrzymywany w tym momencie przez Baranowskiego. Jest faul. Będzie Baranowski ukarany kartką. Jest żółta kartka dla Baranowskiego. Trwa teraz o nią walka, opanowuje ją Leandro. Zobaczymy, co zrobi Leo. Wykłada tą piłkę Kamilowi Cuprekowi. Jest Krystian Puton i niebezpieczne teraz uderzenie Krystiana Putona. Po raz kolejny nad bramką. No niestety. Bardzo ładny, długi teraz przerzut w kierunku Bartłomieja Zdunka. Udaje mu się opanować tą piłkę. Jest w polu karnym Bartłomiej Zdunek. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. No na szczęście skuteczną interwencją popisują się defensorzy Radomiaka. Konkretnie wybija tą piłkę, zdaje się, Mateusz Radecki. Jest teraz i jest bramka! No niestety jest bramka dla drużyny Błękitnych. Co za uderzenie! 23 czy też 24 metr. Piłka ląduje w bramce Michała Kuli w 88 minucie tego spotkania.